Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia lub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czas ucieka Narcyzowi. Narcyz dopuścił się tak wielu nieuczciwych, Niesprawiedliwych zachowań, manipulował tobą, okłamywał cię, stosował gaslighting, mógł cię odrzucić, zacząć kampanię oczerniania, wystawił cię na wszystko to, co najgorsze, posługiwał się podstępem w taki sposób, że stałeś się ofiarą. Poszkodowanym. Narces cię zdradził, nadużywał Twojego zaufania, nastawiał inne osoby przeciwko Tobie. Robił to wszystko, ponieważ to była jedyna możliwość, jedyna okazja, jaką widział, by zyskać władzę. Poprzez okłamywanie Cię. Poprzez manipulacje. Czas ucieka Narcyzowi, ponieważ w końcu będzie zdemaskowany. W końcu będzie ujawnione to, kim jest, to czym się stał. Narcyz wszystko zatuszował, ukrył, zamiotł pod dywan. Starał się ukryć prawdę przed ludźmi. Starał się ukryć swoje błędy, swoje przewinienia, swoje kłamstwa. Narcyz planował cię zniszczyć. Knuł i spiskował przeciwko tobie. Starał się Ciebie odizolować. Udało mu się sprawić, że ludzie. Uwierzyli w jego kłamstwa, uwierzyli w jego manipulacje, uwierzyli w to, jak Narcyz o ciebie dbał, jak to mu zależało, jak to zrobił wszystko, co tylko mógł, jak starał ci się pomóc. Cały ten czas Narcyz nosił maskę. Ukrywał swoje prawdziwe intencje, lecz w pewnym momencie jego kłamstwa wrócą do niego i będą go prześladować. Będą miały one konsekwencje w przyszłości, będzie to dla Narcyza w przyszłości problemem. Czas Narcyza ucieka. Do pewnego punktu, Udawało mu się odgrywać rolę ofiary, udawało mu się ogłupiać wszystkich, udawało mu się wykorzystywać cię dla własnych celów, podczas gdy udawał, że mu na tobie zależy, podczas gdy udawał, że jest taki troskliwy, wrażliwy. Kochający i współczujący. Niezależnie od tego, czas narcyza ucieka i w końcu zobaczysz, że źle się u niego dzieje. Niezależnie od tego, nie powinieneś się źle czuć z tego powodu, ponieważ narcyz chciał Ciebie zniszczyć. Krytykował Cię. Obwiniał, poniżał, tak by samemu uniknąć odpowiedzialności, tak by zyskać przewagę. W relacji z narcyzem istniałeś tylko po to, żeby cierpieć. Narcyz pozostawia swoje ofiary na pewną śmierć, zostawia swoje ofiary. W najgorszej możliwej sytuacji. Byłeś okłamywany, okradany. Narcyz zrobił tak wiele chorych, pokręconych rzeczy, lecz jego czas ucieka, jego czas mija, i wtedy sprawy toczą się inaczej, wtedy to jemu zaczynają się. Przytrafiać złe rzeczy. Może to powodować, że poczujesz się źle z tego powodu. To może sprawiać, że chciałbyś pomóc narcyzowi, lecz nie powinieneś się w to mieszać. Nie powinieneś interweniować w żaden sposób. Jest to. Po prostu rezultat działań, jakich dopuścił się narcyz, w końcu będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami. To jego karma, to prawo, związek przyczynowo-skutkowy, a może jest ukarany przez Boga, cokolwiek to jest, nie powinieneś się w to mieszać. Nie powinieneś pomagać narcyzowi. Nie powinieneś starać się zapobiec, jeśli coś złego dzieje się w życiu narcyza. Nie powinieneś uniemożliwiać tego, co narcyz na siebie ściągnął, tego, co jest mu pisane. Niezależnie, czy jest to coś dobrego, czy złego, nie powinieneś się mieszać. Możesz być świadomy swojego współczucia, jeśli narcyz jest w trudnej, niekorzystnej sytuacji, lecz nie powinieneś okazywać tego współczucia. Musisz zrozumieć, że jego trudna, niekorzystna sytuacja jest wynikiem jego własnych działań tak jak sobie pościelił tak się wyśpi takie plony zasiał i będzie zbierał tego żniwa taki wiatr zasiał i przyjdzie mu się zmierzyć z burzą narcyz doświadczy tego samego rodzaju rzeczy jakie spowodował u innych Narcyz dostanie to, na co zasługuje. W cokolwiek zainwestuje swój czas, swoją energię, to właśnie taki efekt, taki zwrot otrzyma. Nie powinieneś chować urazy. Nie powinieneś trzymać się kurczowo zemsty, złości, gniewu, które są wynikiem... Przeszłych zdarzeń. Powinieneś wybaczyć narcyzowi w taki zdrowy sposób należy postąpić. Niezależnie od tego, powinieneś pozwolić również, by narcyz zmierzył się z wszelkimi konsekwencjami jego działań, ponieważ nie chodzi tu tylko o ciebie. Narcyz zainfekował, zatruł wiele serc, dusz, ciał i umysłów. Zniszczył życie wielu ludziom, nie tylko Tobie. Czas narcyza ucieka i prędzej czy później go dogoni. Zrobi to różnicę, lecz jeśli jesteś tak mocno, Zaangażowany z narcyzem, to może to wpłynąć także na Ciebie. Może to wpłynąć na Ciebie emocjonalnie. Być może będziesz chciał pomóc, przeszkodzić, interweniować, lecz to nie jest coś, co powinieneś robić. Nawet jeśli tak zrobisz. To jak tylko narcyzowi się polepszy, to dalej będzie postępować tak samo, bez zmian. Może się to wydawać bez sensu, wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew Twoim oczekiwaniom, lecz tak operuje, tak funkcjonuje narcyz. Jeśli widzisz, jeśli docierają do ciebie informacje, że narcyzowi źle się powodzi, jeśli to jego upadek, to nie mieszaj się w to, nie pomagaj mu, to nie twoja sprawa, nie powinieneś się w to angażować, nie powinieneś w tym uczestniczyć. Nie powinieneś naprawiać sytuacji, jeśli jednak tak zrobisz, to narcyz jedynie to wykorzysta i zmanipuluje cię ponownie. Zmanipuluje cię raz jeszcze. Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23@gmail.com.